Prezent! Babcia, dziadek przyjechali! No w końcu, głodny jestem! Otworzy im ktoś? Otwarte! Cześć, cześć! Jak dobrze was widzieć! Prezenty! A kto to? Jessica? Ciao! Ale to ohydne. Ja chcę frytki!
zjadłbym steka. Nie ma. Te zakupy i tak zrujnowały nasz budżet. Co ty możesz wiedzieć o budżecie? Ty też nie jesteś ekspertem w sprawach finansowych, kochanie. No tak, zapomniałem, że ty skończyłaś ekonomik. A ty jeszcze w nim siedzisz. Spokojnie, kochani. Ojciec jest taki sam. Ciągle narzeka, że za dużo kupuje. Babce się wydaje, że pieniądze rosną na drzewach. Ja nie wiem, podaj mi sól, bo cukier mnie zmoczył. A komu żurawiny? Jak wy możecie to jeść? Kochania, skąd wzięłaś te bułki? Przecież są stare. Jak twoja matka. Daj psu, on ze wszystko. Janusz, opowiedz, co jadłeś w tym nowym steakhouse na Piątej Alei. Byłem tam w zeszłą niedzielę. Rewelacja. Dali mi tak wielkiego steka, że ledwo dałem radę go zjeść. Przecież nie dałeś rady. Przyniosłeś resztę Inkusiowi. Wasz pies zdecydowanie musi iść na dietę. Zresztą nie tylko on. Z tymi niejadkami mój pies nigdy nie chodzi w głowę. Dzięki nam to najlepiej odżywiony pies na świecie. Mamo! Słucham. Zrobisz mi kanapkę z masłem orzechowym i dżemem? To ja lecę. Mam mecz do zagrania. Nie skończysz tych pyszności, co masz na talerzu? Tego nie da się zjeść. Już się najadłem. Daj temu spokój. Nie pijcie. Sport to zdrowie. Zdrowie? Przecież on na boisku nie był od 10 lat. Jak to? Tam jeden mecz. Na samą myśli. Gdzie? Jak gdzie? W LOLu. W komputerze. Jutrze? Synuś, a może deser? A co masz? Serni. Z rodzynkami. Rodzynki? To ja podziękuję. Ale się najadłem, muszę poluzować pasek. Mam nadzieję, że nie ubrudziłeś swojego najlepszego krawatu. A daj spokój! Gdzie telewizor? Mecz się zaczyna. Na którym kanale dziś grają? Gdzie moja kanapka z masłem orzechowym? Myślałam, że święta Bożego Narodzenia będą wyglądały inaczej. Zobacz, jak się czasy zmieniają. A może być inaczej? Wielu ludzi zdaje się zapominać o prawdziwym znaczeniu świąt. Koncentrują się na prezentach i potrawach. Bliskich pozostawiając samym sobie. Miłość ograniczają do kilku słów, określonych pospiesznie na kartce świątecznej z życzeniami. A przecież żadne święta nie mają znaczenia, jeśli nie można ich spędzić w gronie przyjaciół. Żaden medal, dyplom czy premia świąteczna nie zastąpił tego chłodną, zimową noc. Dziękując za szczęście, którym obdarza nas los, dziękujmy również za ludzi, którzy są jego częścią. Święta to doskonała